Dzień dobry Państwu. Nie wiem skąd się wzięło. Jakieś A patrzę, dobra, nagrywa się. 1000 Minecraft końców nagle mam. Nie wiem, no wchodzę do Minecrafta i nagle 1000 Minecraft końców się. Nie mam pojęcia o co chodzi. Ale jak już się trafiło, to zrobimy sobie pack opening, bo już mnie wkurzają ci frajerzy, którzy mają składy porobione, a ja się muszę z nimi męczyć. Nie mam obrony, zresztą pokażę wam najpierw jaki mam skład. Nie mam obrony. W sensie, Pepe jest super, ale tak poza Pepe... gdzie jest Pepe tak swoją drogą? Tu jest Pepe. Poza Pepe, Krychowiak daje radę, ale wiecie, to nie jest to jeszcze. Lafont... Muszę go podszkolić trochę bardziej, bo on ma takie interwencje, że jest super, taki wow, jak to on to obronił. A jest czasem, gość strzela w niego, a on sobie do bramki wbija, wiecie o co chodzi, taki Loris Karius normalnie. Florenci, niby wszystko fajnie, zawsze był dobry, ale w tej grze liczy się fizyczność i on po prostu, jak tylko jest pojedynek jeden na jeden biegowy, to ktokolwiek po prostu daje mu z bara i go nie ma. Nieważne ile on ma speeda, po prostu dostaje z bara i znika, więc potrzebowałbym prawego obrońcy jakiegoś Ansaldi. No, no widzicie, no trochę kuleje, bo tutaj już to fajnie wygląda z przodu, pokażę wam jak to wygląda z najmocniejszą paką, oczywiście. No, oczywiście mógłbym też Martineza dawać tutaj, no ale jednak to nie jest też obrońca, którego jakoś bardzo wielbię. Trafiłem Hazarda, jak widzieliście, Martiala mam już na 90 overallu, bo trafiłem Martiala po raz drugi, władowałem jednego w drugiego, już prawie mam go na maksie, patrzcie jakie on ma w ogóle staty. Bo to jest ogień. To jest ogień. No, a dobra, tu. Finishing 88. I widać, że on już lepiej. No, speed ma świetne, acceleration, to widać wszystko. Ma naprawdę... jeszcze super suba ma nawet. Na co wam chciałem zwrócić uwagę? Wytłumaczę wam przy okazji, co to jest to. Patrzcie na Dawida Silva. Widzicie po prawej? Jest coś takiego jak Inspire. Inspire powoduje, bo ja sobie wczoraj czytałem o tym, znaczy wczoraj, ostatnio, jak przedwczoraj chyba, że zawodnik, jeżeli na przykład ma piłkę przy sobie, to pozostali zawodnicy, ten Inspire ma wpływ na pozostałych zawodników. Dribble through oznacza, tak jak Martial miał na dwóch gwiazdkach, że jak Martial kogoś minie, to reszta zawodników zaczyna, wiecie, zaczyna się lepiej ustawiać, zaczyna atakować razem z nim, bo jakby widzi zalążek akcji, wiecie o co chodzi, że jak tylko Marsja kogoś minie, no to reszta zawodników zaczyna za nim podążać. Oczywiście chodzi o moją drużynę, a nie przeciwnika, że przeciwnika drużyna za mną podąża. A Dawid Silva, dlaczego on ma takie świetne podania? To, że podania ma super, no to wiadomo, ale on ma low pass na dwóch gwiazdkach i lofted pass, czyli krótkie i długie podania. I to powoduje, że zawodnicy jak widzą, że Silva ma piłkę, to skrzydła, środek, wszyscy na prostopadłe piłki wbiegają co chwilę, bo wiecie, chodzi o to, że ja po prostu mam komu grać cały czas, bo co chwilę ktoś biega, bo oni widzą, że Silva ma piłkę i że on im tę piłkę zagra. Wiecie o co chodzi? Na boisku to działa w sumie podobnie, bo jak ja na przykład gram na hali, to są zawodnicy, których wiem, że patrzą się na piłkę i nie mogę się spodziewać podania, ale są zawodnicy, których wiem, że jak ma piłkę, to się urywam od razu, bo wiem, że on to zauważy i mi zagra. Wiecie, to jest coś mniej więcej na tej zasadzie. I to naprawdę ma duże przełożenie, także patrzcie na to, zwracajcie na to uwagę, kto ma jakie rzeczy. Tutaj na przykład Wijnaldum ma dribble through i low pass, czyli lofted pass, nie ma co się spodziewać po nim. Jeszcze chciałem jedną rzecz zobaczyć. Aha, dobrze. No, także jakbyście nie widzieli o co chodzi, to właśnie o to. Zobaczmy co ma Hazard na przykład, no on ma też dribble through i low pass. A Belotti? Belotti nie ma nic, no bo jest napastnikiem, właśnie o to chodzi. W przyszłości pewnie tego Inspire będzie więcej, bo to jest całkiem fajna sprawa. Gamesmanship, tak swoją drogą, to jest malicja, czyli że łatwiej jest o faul na tym zawodniku i na w momencie kiedy on ma piłkę, jest łatwiej o faul, tak? Dobrze, otwórzmy sobie paczki zatem, mamy 10 paczek do otwarcia. I to tych takich, wiecie, 10% na czarną piłkę, więc jak mi się trafią same srebrne... Wiecie, no, bo jeszcze ktoś jeszcze mi może, a tak gadasz na tych, co kupują końce, a sam żeś ten... A mam urodziny, no, kupiłem sobie na urodziny, bo chcę trafić coś dobrego w końcu. Złoto, spoko. Leicester, czy to Vardy będzie? Tak, pięknie. No to jako zmiennik to jak najbardziej mi się przyda. Zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Dobra. Albo nie. Albo dobra. Nieważne. Vardy mi się na pewno przyda.
Już tu jeszcze. Aha, nie, bo tu jest pojedynczych zawodników. Tak. To jest spoko. O, on ma dribble flu nawet. Wiecie, no on jest przeszybki, skubaniec, ma dobre wykończenie na 100%, przyda się na ławkę zamiast Sanda. Sand też daje radę, ale jednak Vardy, wiecie, taki za Belottiego tam na ostatnie 20 minut zapierniczać z przodu, idealnie. Ale ja potrzebuję obronę. Ja potrzebuję po prostu obronę. Ojej. No nie. To nie tak miało być, panie Matawac. Nie jesteś mi potrzebny do niczego. Anglia. No to jest nadzieja na coś dobrego. Żebna. Żeby cię szlak jasny trafił. Rodriguez, ja nie potrzebuję napastników. Ciągle mi się trafiają pomocnicy albo napastnicy. Ta z Hazarda się bardzo cieszę, ale uwierzcie mi, że mi taki Varane po prostu byłby 300 razy bardziej potrzebny niż Hazard. Naprawdę. Bo ja mam Chadliego, mam Martiala, mam Silvę, mam Belottiego, mam Vardiego. Ja już nie potrzebuję nic w ofensywie. Ja potrzebuję teraz w obronie, a Portugalia to ja nie wiem, co tam jest do trafienia. O! Mathieu. Okej. To może coś z tego będzie. Może coś z ciebie będzie, chociaż dużo leveli to ty nie masz, ale masz physical contact bardzo dobry. Staminę nawet, speed 76. No spoko, dobra, może coś, to już jest ten kierunek mniej więcej. Dobra, ile jeszcze? 6 paczek mamy. Jesteśmy prawie na pół metku. To już jest ten kierunek. Ale wiecie, ja bym potrzebował takiego kozaka jakiegoś, no. Nowa Anglia, no tam są dobrzy obrońcy, no. O! Bramkarz! Leno! Mój brat by się bardzo z tego ucieszył, no ale niestety to nie jest jego konto. Spoko, przyda się. Bo mówię, no Lafont jeszcze go muszę podszkolić trochę. Na razie nie broni tak, jakbym chciał. Ale to jest fajne. I ile on ma wzrostu? Bo to mnie interesuje jeszcze. Gdzie to jest napisane? 190, dobra, fajnie. Dobrze, bramkarz to już jest... No to już jest co ten kierunek, który mnie interesuje. Teraz tylko obrońcę jeszcze potrzebuję, no błagam. Co to jest? Skąd oni mnie tam? Co to? Aha, estetyku. Sinclair, on pewnie ma dużo leveli do zrobienia. 34, no to może nie aż tak dużo, jakbym się spodziewał. Jedna czarna już... Ojej. O, chociaż? Jakiś Bayern? Nie wiem, co tam jest do trafienia. Srebrny, kurde, dziad. Ale obrońca, gdzieś Katerin, kurczę, ja potrzebuję czarnego albo złotego kozaka jakiegoś na obronie, nie jakiegoś, jakąś Katarinkę. Chociaż fajne ma, bardzo ma fajne skille. A ile on ma leveli jeszcze? 30 lat. Jejku, on ma wszystkie skille, które powinien mieć. Dog throw nawet ma, nie wiem po co. Dobra. Ile jeszcze? 3 paczki. Dobrze, ten Leno to jest chociaż, no mówię, no jak już czarna, to do tyłu potrzebujesz. Bramkarza nie trzeba, bo Leno mam i Lafonta. Obrońca. Środkowy obrońca, albo boczny, obojętne. Hiszpania. O, czekajcie, złota piłka. Kto tam, to raczej pomocnik pewnie będzie, co? Albo Roberto może to będzie. Obrońca. Roberto? Tak jest. Spoko. Spoko, to już jest lepsze. Tylko wiecie, to też nie jest taki obrońca z prawdziwego zdarzenia, chociaż on jest młody, więc pewnie go można jeszcze fajnie podszkolić. Okej. Okay. Dwie paczki, no please. Ja nie chcę czarnych, ja chcę złotego obrońcę. Ja nawet Ronaldo nie potrzebuję, ja tylko chcę złotego obrońcę. Dobra, nie, Ronaldo może być, ale złoty obrońca. Minimum złoty. Fania. Jak to będzie Roberto po raz drugi? To będzie jeszcze gorzej. O Jezus, kto ty jesteś? Czy tak na mnie patrzysz, jakbyś... A nie, na zdjęciu to przynajmniej jakąś minę masz normalną. Dobra, ostatnia paczka. Please, obrońca. Proszę. O Jezu, skąd to? Z Rosji? O nie. Tambolow. Obrońca, nie no, rewelacja. To tak, Speed 72.
No dobra, mamy tego Mathieu, mamy Sergiego Roberto, mamy Leno. Może to nie jest jakiś cud? Znaczy, jakieś spełnienie marzeń. Ale wczoraj wpadł Hazard z kolei z jednej paczki, więc wiecie, jak to jest. Dobrze, zobaczmy zatem, jak ten mój skład będzie wyglądał. Leno skakuje na bramkę obowiązkowo i od razu go tutaj z Czekajcie, od razu Lafoncika też wrzucę. Grycha jeszcze mówię, no jakoś daje radę, ale to nie jest spełnienie marzeń. W porządku. Sant, gdzie ty jesteś? Sant z Padua. Wardi cieszy. Roberto. Roberto wskakuje za Rodriguez'a. Pan Saldy jest jeszcze w miarę szybki. A, Mathieu. Jakby to zrobić teraz? Mathieu zamiast kogo? Już nie ma zamiast kogo. Jej. Dobra, wrzucę go, żeby teraz użyć sobie ta... O! I z tego korzystajcie, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie. Jak jesteście w skład management, wchodzicie tutaj, dajecie trójkąt. Tutaj na 100%, jeżeli nie korzystajecie, macie jakieś taktyka tening. Jeżeli macie słaby Team Spirit, chcecie go polepszyć, korzystajcie z tego. To wpada razem z paczkami, z różnymi rzeczami. Widzicie, jak Team Spirit sam skacze. To jest jedna rzecz, a możecie jeszcze dać na menadżera, kwadrat, familiarity boost. I to też powoduje, że zwiększy się zgranie. No, tylko o jeden, ale zawsze. Zawsze trochę. Więc polecam niniejszym. Dobra. Teraz tak. Oczywiście na atak idzie Belotti. Kurczę, nawet nie mam 99 zgrania jeszcze, spoko. I teraz jeszcze sobie na trening wyjdziemy na moment. Wyjdziemy sobie na trening. Tych białek zostawiam na wszelki wypadek, jakby coś mnie zabolało i bym niechcący sprzedał wszystkich czarnych. Dobra. Moment. Też. Budy, Katerin też. Mark Nobel też. San Jose. Bramkarz już mi się nie przyda ten. Szatowa jeszcze zostawię, bo to jest interesujący zawodnik. Trafiłem go wczoraj. Reniata wywalę. Dobra, resztę zostawiam. I teraz. Potrenujmy sobie i zrobimy tak. Obrony. Bo obrona mnie najbardziej interesuje. Pepe już daje radę, więc jego nie muszę trenować jakoś przynajmniej na razie. No i właśnie teraz, Krychę czy Mathieu? Może Krychę lepiej. Chociaż kurczę, dobra. Zobaczmy. Czy Mathieu tutaj coś nam pomoże w tym wszystkim. 81 overalla, no dobra. Physical contact 90. 77. Zobaczymy, jak się będzie nim grało. Bo mówię, Krycha nie jest zły, ale ja jednak potrzebuję już obrońcę solidnego bardzo. Dobra, Lafonta będziemy dalej sobie boostować. A mamy kim? Bramkarz jeden? Aha, i tyle. No dobra, to jeden bramkarz, pyk. Czwarty level. I teraz, kogo ja tam jeszcze miałem? Na pewno mogę sobie podboostować jeszcze Martiala, już nawet nie będę. Nie ma po co. Tak się zastanawiam, kogo by tu. Kogo ja tam jeszcze mam z tych trenerów? CF, LMF, CF, CMF. Aha, czyli pomocników raczej. Ale wiecie co? Pomocnicy do Sergiego Roberta akurat mogą być spoko. Padujmy w tego Roberto. Niech będzie. Czemu nie? O, już 86 overall, naprawdę w tej grze szybko idzie wybustować tych zawodników. I jeszcze napastnik, no to wrzućmy temu Wardiemu, niech ma. Niech się cieszy, jak na zdjęciu. O, 85 overall, no i spoko. To już ładnie wygląda, dobrze. Zatem zagrajmy jakieś spotkanie. O, wygrałem coś. Taktyka trening, fajnie, przyda się. Dziękował. O! Ja wiecie co ja teraz zrobię? Czekajcie, to jeszcze nie koniec.
Tak było. Czekajcie. Patrzcie teraz. Było 8, 98 zgrania, było jak Lafonta wrzucałem, nie? No i teraz. Klak. Wrośnie to? Nie wrzosło w ogóle. Co? Co to za trollowanie było teraz? No nie, a ja chciałem mieć 99 zgrania i mieć jeszcze 50 końców na paczkę. Ajajaj. Ale mnie tu porobili. Dobra. Zatem chyba czas zacząć. Zagrajmy sobie meczyk. Przed chwilą przegrałem sobotnie z Kundlem 2-0. Był bardzo wyrównany meczyk, tylko że ja swojej sytuacji nie trafiałem. On trafił. Uuu, już mam 5 gwiazdek. O nie, czekajcie, czekajcie. To niedobrze, synu. Niedobrze. Czemu ja mam tak dużo? Ile ja mam tamtego? 2800, to pewnie od 2800 jest. 5 gwiazdek najwyraźniej, zaraz zobaczymy. Dajmy sobie do składu na przykład Mathieu zamiast kogokolwiek. Aha, tak, od 2800, tak tylko chciałem sprawdzić. Dobra. No to musimy w takim razie coś wymyślić. Bez sensu, to bez sensu. Wiecie co, to na razie Martineza ściągnę. A, to jeszcze nie wystarczyło. To zrobię może w ten sposób, że skoro Roberto sobie zagramy. Co jest? Ciekawe. Nie, bo tak patrzę. Patrzę od ilu mi bierze już. Bez sensu. No dobra, to w takim razie, no nie wiem kogo mam ściągnąć. Że nie mam takiego dobrego składu, co jest? Będę trafiał teraz na samych kozaków. Ajajaj. Znaczy dobra, no mam nawet niezły ten skład, okej? Okay? Pewnie są ludzie, którzy mają gorszy. Nie wiem co mam zrobić. Dobra, dawaj tu jakiś white benchik. Standardowa procedura. To się będziemy cackać. Dobrze, to i tak damy Leno pobronić, więc Lafonta ściągam. I ruszmy w końcu z tym spotkaniem. Seba Arka. No dobra, zobaczymy. Rating teraz nic nie znaczy, zresztą patrzcie na mój rekord. Ale to jest w ogóle... Ja za bardzo nie wiem jak to działa, bo na przykład ludzie już do mnie piszą, czy jest jakiś handicap i tak dalej. Ja mówię, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, bo z czego to wynika, bo ja mam takie coś, na przykład tak jak pisałem na stronie. We wtorek wygrywałem wszystko. W środę nie wygrałem żadnego spotkania z 7. To jest dla mnie dziwne. Wczoraj usiadłem i miałem 6 wygranych pod rząd. I mi rating skoczył mocno. I żeby dzisiaj znowu usiąść i wszystko przegrywam albo remisuję. No, no nie wiem co się dzieje, no nie mam pojęcia jak to działa, naprawdę, no. No jakby... Dlatego nie odpowiadam jeszcze, czy są jakieś handicapy, nie handicapy, bo sam nie wiem jak to do końca jest tutaj wszystko. Dawaj Mathieu, skakuj. O, ma tam Aspasa. Fajny składzik, no środek obrony taki bym chciał mieć, kurczę brady, jaki on ma. Dobra, zagramy z Krychą i z Mathieu. Martial. Okej, okay, Vardy, Chadli. Wiecie co, może nawet zrobimy to. Albo nie, Diego jest w formie, Belotti jest w formie i uwierzcie mi, jak Belotti jest w formie, to skądkolwiek wystarczy oddać strzał. Naprawdę, świetny jest ten zawodnik. Oczywiście zdarzają mu się jakieś głupie zagrywki, jak każdemu w tej grze, bo niestety sami o tym wiecie, że często w tej grze jest tak, że na przykład piłka leci i nie można się na kogoś zmienić, albo jakieś takie bzdury. Nie mam pojęcia, kto to wymyślił, ale tak to działa. Damy Hazardowi, on na pewno ma captaincy. Sprawdzę to. No i nie ma. No bo po co? Kto z was ma captaincy? Kurczę blade. Roberto raczej nie. Mathieu? Nie. Krycha? Też nie. To jest? Matuidi może? Patrzcie, nikt nie ma. Ale jaja. O! Jego. Dobra. Masz. Dobrze. Zatem ruszmy. Zapraszam do skrótów. Tym razem już nie musicie całego spotkania oglądać. Ja powiem nam najciekawsze akcje i zobaczymy, co się z tego urodzi. O!
tu źle się zachował przeciwnik, ale ja znowu tego nie wykorzystałem. Mam problem, ale tak jak mówię, to zależy też od dnia. No, albo mi wpada wszystko, albo mam po prostu taki problem z wykończeniem. No i patrzcie, co za dziadostwo, kurde, nie chcę wpaść. Pewnie też zauważyliście, bo zapomniałem oczywiście o tym, mam nowego menadżera, Americano się nazywa. 4-2-3-1, mój brat teraz też nim będzie grał. No, Belotti, jest w końcu, dobra, może będzie przełamanie akurat w tym spotkaniu. No mówię, bo ktoś pytał o handicap i nie mam raczej takich spotkań, gdzie wiecie, gdzie... znaczy, dobra, miałem... znaczy, zdarzają się takie sytuacje, że jedna bramka pada tak po prostu randomowo i akurat się to składa, że spotkanie jest na równi i na przykład przegrywam przez tą bramkę, nie? Ale jakby nie ma takiego... Nie ma raczej takich meczów, gdzie przeciwnik po prostu, no, jakby wiem, że te sytuacje, w których ja nie trafiam, mógłbym uderzyć lepiej, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam był faul, kurczę, a to miało być w ogóle do Hazarda, a Hazard się przewrócił. I dlatego podanie poszło gdzie indziej. O! Belotti? Tak jest, no Belotti w formie, mówię wam, no to wystarczy podać mu piłkę, on na plecy bierze dwóch obrońców i jest brama. Oczywiście czytam też wasze komentarze i piszecie mi o Kovacu, piszecie mi o różnych trenerach, pytacie się też, jakich ja polecam. No i na razie powiem wam, że z tym Amerykaną na początku ciężko mi było bardzo, bo to był ten dzień właśnie, gdzie 7 miałem meczów bez wygranej ani jednej. Ale już zaczynam się pomału uczyć tej jego taktyki i jakby uczę się korzystać z jej zalet, jak widzicie. Na przykład jej zaletą jest to, że mam Martiala na skrzydle i... No i tak to się kończy. No Martiala, który ma 90 overalla, jak się go wypuści tam, zostawi samego, no to jest koniec. Generalnie wydaje mi się, że całkiem się fajnie gra, ale też wiem, że Pro Evo Cup ostatnio wygrał z Nieświecem, grał w finale Bolek i Bolek to wygrał. Bolek grał formacją, którą w zasadzie ma Fischer, tylko że bez AMF-a, tylko z SS-em zamiast AMF-a, czyli tą formacją właściwie z 19. Więc jakby nie ma jeszcze takiej, moim zdaniem, nie ma jeszcze takiej ustalonej formacji, która faktycznie rządzi w tym roku. Zobaczymy, no ja mówię, z trenerów wiem, że mi Kovaca polecacie i jak będę miał okazję, to go sobie kupię kiedyś, mógł zagrać tam na dół, ale to zmaścił. Także oczywiście jak jakiś trener jeszcze tam wam wpadnie w oko, no to mi piszcie o tym, ja się temu przyjrzę. No bo wiecie, niestety jest to bzdurnie zrobione, że to jest za Minecraft końcy do kupienia. Nie za bardzo rozumiem tego, aczkolwiek teraz i tak jest lepiej, bo ci mniejsi trenerzy mają na tyle wysoki ten manager skill, że możemy sobie dobry skład tam trzymać u nich, więc jakby ich można kupować już za GP, także to jest spoko. Belotti? Ajaj, Van Dijk mi to ściągnął, no Van Dijka bym chciał strasznie, i Varana też. Van Dijk i Varan, taki środek obrony, to po prostu, no, mistrzostwo świata. O, ależ by sito było, no nie, takie perfidne, Ramos by dostał sito, szkoda, że mu się to tam zaplątało między tymi nogami. Dzisiaj też jak to oglądacie, bo będziecie to oglądać w niedzielę, ja w sobotę to nagrywam, to wieczorem odbędzie się sesja live na Facebooku, na kanale Gaming Arena. Ja tam będę tylko, no bo wiadomo, mój brat teraz jest w Warszawie. No i poodpowiadam na jakieś pytania dotyczące ligi. Jak macie, jak chcecie się czegoś dowiedzieć, no to... Wow. To podanie. Kto podał Payetowi tą piłkę? Przecież ono było genialne. Ja się w życiu nie spodziewałem. To Lemar był? Z takim zagraniem? Patrzcie. Co za piła. Ja pierniczę. Takiej bramki to dawno nie widziałem. Piękne to było. W każdym razie zapraszam na tego streama. I później pewnie jak skończymy tam, jeżeli ktoś w ogóle będzie miał jakieś pytania, może się okazać, że nie, że jest wszystko jasne. To sobie przejdziemy na normalnego streama jeszcze. Dobrze, mamy koniec pierwszej połowy. Na razie mam przewagę, no ale to wiecie, to wynika z faktu, że mam Belottiego w formie i po prostu on wszystko wykorzystuje. Ja też staram się strzelać nim po rogach. Generalnie powiem wam, że czasami mam problem z wykończeniem. Zresztą, to już chyba wiecie, w sensie... On wynika z tego bardzo często, że ja się waham, w jaki sposób to wykończyć, bo jakby...
Jeszcze nie mam tego wyczu... Ach, szkoda. Wyczutego. W jakich pozycjach najlepiej jest strzelić w tej części? Oczywiście to jest kwestia czasu. O, szybko to puściłem. Swoją drogą, jak widzicie... O, chciałem powiedzieć, że obrona daje radę. Dawaj go tu! I patrzcie teraz, dostanę czerwoną kartkę prawdopodobnie za to, ale chciałem wam to pokazać. Patrzcie. Trudno, będę grał w dziesiątkę, nie szkodzi. Chciałem wam pokazać, że... Widzicie? Widzicie? Moim zdaniem sędziowie są bardzo poprawieni w stosunku do tego, co było. Ale tak naprawdę bardzo, bardzo. Naprawdę już nie gwiżdżą jakichś głupot, tylko... Dobra, zagramy w ten sposób, troszkę i co, chociaż nie Martiala zostawimy wyżej, a Hazarda cofniemy. Znaczy gwiżdżą głupoty, ale wiecie, to nie jest tak, że faktycznie jak się kogoś złapie tak sam na sam, to jest czerwona, czy przycisk, czy łapanie, o, ale ładnie mi to wsadził, kurde, czy dwa się zrobiło. No pięknie, fajnie to uderzył. Chciałem wam pokazać, no trudno, jakby zdaję sobie sprawę, że teraz gram w dziesiątkę, ale... Że poprawili to i to faktycznie tak działa za każdym razem, że... Dobra, to musimy trochę w takim razie pograć piłką teraz. Ajajaj, ależ piła od Martiala po prostu genialna. No Belotti jak zwykle goal poacher, dlatego na linii spalonego się tam urywał i pięknie to zrobił. No ale podanie od Martiala niczego sobie. O, Martial. Ajajaj. Kurczę, patrzcie, w dziesiątkę gram, jeszcze go dociskam. Za chwilę też Vardiego wrzucę. Zobaczmy, jak tam z siłą to wygląda. No, dokładnie. Chodź tu Vardy. Chodź tu Chadli. I w sumie wiecie co? A, bo tu mam tego białego dziada. I wrzućmy Pepe na wszelki wypadek jeszcze. I tyle. Tottenham can make their change now with a break in play. It's on a plate. Chadli and the finish. Ale Chadli tu wparował, jeszcze się odbiło, jak to zwykle bywa w moim przypadku i wpadło. Ojejku. No dobrze. Mamy 4-2. Jakoś nie widać tego, że nie, że gram w dziesiątkę. No ale to jest kwestia też właśnie tego ustawienia, no i tego, że ja mam all out defense, więc w zasadzie i tak mam masę ludzi w obronie. Mamy Vardiego i Vardy ma swoją pierwszą bramkę. Kurczę, powiem wam, on na razie się tak troszkę urywa. Przeszybki jest Kubaniec, no po prostu na podmęczonego przeciwnika to jest taka broń, że naprawdę on mi się przyda. No on będzie mi robił, może mi uratować wiele sytuacji, wiele meczów. Belotti jest fajnie wszystko przez 70 minut, ale później Vardy na podmęczonego, no idealnie, idealnie. Mówię, ataku już nie potrzebuję, tylko tą obronę jeszcze. Środkową obronę po prostu. Nie ma spalonego, znowu Vardy się urwał. Patrzcie, jak to uderzył. Słupek, ja cię kręcę. Ja mówię tak... Co go straszy, że on prawą nogą przyjrzał jest lewonożny i prawie jeszcze to wkręcił Skubaniec. Mało zabrakło. Roberto. Na razie się sprawdza. O! Odbiło się tym razem nie najlepiej. Ale to wszystko też zależy od przeciwnika, nie? Ja oczywiście z obroną nie mam problem wtedy, kiedy on ma... Ten Anspas to też jeszcze daje radę, ale kiedy mam właśnie takiego złotego, słabą czarną na ataku, jak ja mam z obroną problem wtedy, kiedy oni mają Harry'ego Kane'a, który po prostu mi wszystkich bierze na plecy i ja nic nie mogę z tym zrobić, bo tylko Pepe tak naprawdę z Kane'em jest w stanie rywalizować fizycznie u mnie i nawet wygrywa te pojedynki, bo już miałem właśnie tak, że jak Pepe go kryje, to jest jeszcze okej, ale jak drugi obrońca, no to już jest po ptokach niestety. O, podał mi piłkę, odbiło się i Vardy. Odbiło się po raz drugi i może Vardy jeszcze hat-tricka z ławki strzeli. Zobaczymy. O, znowu się urywa. Patrzcie, jakie szybki. Gdyby nie to, że Van Dijk jest grubasem, kurczę, cholernym. O. It's become a case of men against boys.
Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather. Co on robi? Rafał. A to jest śmieszne, bo ja w dziesiątkę go bardziej gonię niż w jedenastkę teraz. A, znaczy, w sensie chodzi mi o ilość zawodników. No, czemu tak, to nie wiem, ale... Ej. Martial. And it's Chadli. He's made sure that that won't get through. Ach, kurde, to co to jest za dziadostwo? Grube. Dobra, wyjdźmy jeszcze z jedną kontrą. Albo i nie. Ło! O, ale ładnie uderzył, ładnie to wykończył, trzeba przyznać. Że naprawdę, nawet jakbym się tam ustawił, to idealnie przy słupku to uderzył. Quagliarella, jak to się czyta, to nie wiem. Coś takiego. Próbujmy tym Vardym jeszcze tutaj coś celić. On nie broni. O. Patrzcie, no cholera. Dawaj, Vardy, karny! No nie było karnego! Kurczę, no. Dobra. Jest 6-3, trudno. Nie, niech będzie. Dobrze. Rzezbowi strzelili i Chady, i Vardy. Pięknie. No to teraz widzicie, udane spotkanie było, ale dzisiaj od rana zagrałem 3 albo 4 spotkania i też nic nie mogłem przeboleć. 3 spotkania, tak. I były chyba 2 remisy, 1 przegrana, coś takiego. Także, no. Jest wymagająca ta gierka, jak dla mnie, przynajmniej na razie. Miliony pieniędzy. Teraz padną, tak jest. A tu Idi chce pieniądze, proszę bardzo. Dobrze zagrał. Mnie zastanawia, co ja mam zrobić, żeby mieć te 99 Team Spirit. Ciekawe, nie? Ja mam to zrobić. To oczywiście muszę teraz stawić koło innego, bo ten miał czerwoną. Oni wszyscy już mają maxa, a mam 98 Team Speed dalej. Ja nie wiem, jak to działa do końca. Może po jakimś czasie, bo otworzyłbym jeszcze jedno. Ale dobra, to sobie zostawimy kolejną paczkę już na następny raz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Hej, hej.